Mówisz? No fajnie wyglądają. Ano, sympatycznie. No. A te kunie. Takie majestatyczne. No. Fajnie wyglądają, nie? Dum, 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 dum. Aczkolwiek z modem na konie lepiej wyglądają. No, ale tak ty byś wszystko modował tylko. No tak, no. Z tym wiesz. Ja jestem po prostu zwycięzcą. Ten modów nie potrzebuję. Myślisz? Ale mody potrzebują ciebie. No widzisz, to już nie mój problem. No nie tak. Wiem. Ja bym się zastanowił, czy to nie jest twój problem. Czemu? Jak rozmawiałem ostatnio z doktorem Hu i z profesorem Frankensteinem, to powiedzieli, że potrzebują bardzo dobrego materiału na eksperymenty. No i żeby wszczepiać te pałeczki dżumy, wirusy, bakterie, jakieś przeszczepy, jakieś chipy, chomiki instalować w rękach na przykład, żeby napędzały tę całą maszynerię tam hydraulika. Nie, no poważnie, to się tylko tak wydaje, że to jest proste, ale tak jak to wszystko wziąć i to nie, to... No ja też z nimi grałem, podobno tam chcą u ciebie wziąć tych eksperymentów, podobno tam jak spełniasz jakieś tam warunki fizyczne, coś w tym stylu. No tak, ale chodzi o wartości intelektualne, chcą mnie wziąć do załogi, tak? Żebym razem z nimi działał. Wiesz, nie eliminuje się konkurencji, tylko się ją stara przyciągnąć, żeby coś więcej uzyskać w tym momencie. Znaczy, no rozumiem. Więc mówisz tutaj jakby o innych rzeczach, tak? Ja mówię o... Wezmę cię, a potem wykorzystałem. I następnie urządzę jako eksperymentu na przykład, no wiesz, no to tak, wiesz, wychodzi... Nie, no to tak... Z wrogiem nigdy nie wychodzi na dobre, zwłaszcza gdy, no właśnie jak sam powiedziałeś, konkurencja, no to jednak jakaś tam wrodzona, znaczy tam wrodzona, no nabyta nienawiść może być, tak, więc tak... Wow, co tu się wydarzyło? Cylis na środku? Hallu? Znaczy właśnie tak... Ciężko powiedzieć. Co się właściwie stało? To co zwykle, Pinki, to co zwykle. Próbowaliście podbić świat i nie wyszło. Ale no tak. To prawda. Jednakże... nadal nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy oni próbują po prostu się rozstawić i potem się będą się rozstawiać, czy po prostu będą chcieli przyjąć główne uderzenie na te frakcje helenistyczne i potem uderzyć... Idź na lewo. Ja mam iść na lewo, tak? No dobra. Skoro nalegasz... Zwolnij remiksy. Nie będę się kłócił. Ile atyny mają procków? 4. Pęć tutaj. O, będę grał przeciwko Arroyo? Jasa tesalska. Jakieś piki? Są piki. Nie lubię pik. Nie, w sumie lubię piki. Bardziej mnie niepokoją ci włócznicy Storos. User left your channel. I jazda, też mnie dosyć niepokoi. Słuchajcie, może wy jakoś tam zaatakujcie, a spróbuję... Nie, no w sumie to głupio zrobione jest w ogóle. Ja nie przytrzymam linii dwóch. Prędzej Piki Maria przytrzymała linię, ale... Dubudub. I zaraz będzie strzelanie. Spokojnie, nie zdążyłem się jeszcze ustawić. Dobrze, że moje jednostki nie odtłoczyły, a wy już ruszacie. Ludzie.
Za szybko zakończyliście naukę. O! Ciekawa rzecz. Odkryta. Co takiego? Miasto. Co takiego odkryłeś? Nic, dodatek publikacji. No kurde, moje oddziały są jeszcze aktywne, po co wyruszać? A, chwila, dobra, rozumiem, okej, już lecę. Kicaj tam, kicaj. Nie było w ogóle pytania. Ognia. Nie, gdzie ty lecisz? Spokojnie. Nie no, ja nie lecę, ja po prostu... Znaczy, ja idę spokojnie. Ja nie lecę, ja tylko ognia. Oho, a ten ruszyły. Dobra, jakbyśmy szybko na nich ruszyli, to może teraz nie zdążyłoby wyjść do walki. No bo to jest tam z tyłu sobie czeka, nie? Tak jest na razie 2-3. Spokojnie, Remix, spokojnie. No, tam nie rzucam się jeszcze szermierzem, nie? Dobra, ja sobie podejdę na razie. Podaję to sobie. To jest falanga, nie szermierze. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Benton. Za wcześnie. O, wow, wow. Zaboli. Spokojnie. To tu się wydarzyło. Chwila, zaraz to ogarnę. Do ataku. Wycofka. Dwójka, ładujesz w tego. Tutaj na flankę. Dwa oddziały na flankę. Wiesz, Pirk, to co ty chcesz, to nie jest jedyna rzecz, którą należałoby zrobić i tego jeszcze nikt nie chce zrobić jakimś cudem. Ja bym potrzebował dla Granda tych powtórek. Pytałem się, czy mogą nadawać odznaczenia, czy nie. I też cisza. Trochę do roboty mają, wbrew pozorom. O, tu już Tyris leci. No. Do mnie. Mój przyjaciel postanowił mnie wesprzeć w tej trudnej chwili. Nie, jeszcze za szybko narydowany. Zawracamy. Cios plecy można nazwać pomocą. Wsparciem. Czemu nie? To jest takie... Wow. Nie no, to było chamskie. O ty śmieciu, jak mogłeś to zrobić? Ja ci ufałem, a ty mi tutaj najeźdź. Co masz? Nie mam wyboru w takim wypadku, muszę ruszać tych najeźdźców. Nie mamy nigdzie luki. No u mnie się powoli robi, ale jeszcze delikatnie, jeszcze mam chwilę. To ważne, co tam Genka wyśle. Trzymaj tych. Ciśnij, bo zaraz postrzelać zostaniesz. Ładuj na tych. Dobrze, uda mi się wyprowadzić Rydwany, to będzie świetnie. To teraz, żeby dobrze się udało Rydwany wprowadzić. Dobra.
flee the field of battle. This is a shame. No, moje rytmy już po moich rydwanach oczywiście, ale nie jest źle. Powiem wam, nawet dobrze jest. Bym powiedział. Jadasz? No, całkiem fajnie jest. Atakują nas od frontu, z lewej, z prawej oraz z tyłu. Idealna okazja, żeby zaatakować przeciwnika tam, gdzie się nie spodziewa. Właśnie to miałem na myśli. Mówię, że jest dobrze, nie? Mam nadzieję, że twoi żołnierze nie mają 6 biegów do tyłu i 1 do przodu, tak żeby nie dać się zaskoczyć. Nie, dobrze jest, spokojnie. Dobra, wam włączymy ten. Tobie też. A ty mi tutaj zaatakujesz od tyłu, przyjaciel. Albo nawet tam dalej zaatakujesz od tyłu. Albo nie, jeszcze lepiej, zaatakujesz tych zaprzysiężonych. Który mi tutaj chcą wspomóc oczywiście, bo ja wierzę ich w dobre intencje. Jednakże no... A nie wiem co robić z tymi procesami teraz. Poszli ich tutaj. Dobra. Tych sobie wyciągnę stąd. Zatopię nimi troszeczkę inaczej. Tak, minimalnie. Wy mi ostrzelacie tutaj. Na razie spokój, nie? Za dużo ludzi nie miga. Powoli odrobinkę przełamują, ale nie jest też na to tragedii. To prawda. I mam dobrą wiadomość. Ale Ateńczycy już zaraz strzelców nie będą mieli. Dobra, ładuj tego na szybko. Raz. Tylko ci plemieni mi tu kurde biją. No niestety, taka jest ich rola. Dobra, mam jeden oddział jazdy wolny. Bo drugi to tak trochę mało go zostało, ale mam jeden oddział jazdy wolny, to jest plus. Tam czmychaj na plecy. No już czmycham. Nie, stop. Kurde, mi już procesorzy nie mają amunicji, a to super po prostu. Ile chce być tak? Mam kwadracik, dlaczego tak dobrze się tutaj trzymają? Oj, mam dwa oddziały elitarnej piechoty, to jest jeszcze chyba lepsza, nie? Taka trochę lepsza informacja, tak mi się wydaje, nie? Tak minimalnie tylko, ale jednak, nie? O, jeszcze tutaj się ustawił tyłem, no to pięknie. To jest dobra, całkiem fajna informacja. Ładnie sobie spijasz ofiary tutaj. O kurde, on się tutaj chce przedbić, nie? Dobra, tym spróbujemy się wycofać. Bo ja nawet nie zauważyłem, że on walczył z moimi tylko wyborowymi. No, piękny tam remix. Brawo. No właśnie, kurde, zauważyłem, że to jest dziura. Dupa. Dobra. Może zdążę tam ci pomóc tam w tym blogu, jak tam wprowadzę. Bo ci dobrze. Zresztą zostawimy go tutaj. Niech sobie stoi ten kwadracik tutaj. To mnie to obchodzi. O, ale pięknie zapałem generała bez szarży, to jest plusik. Dobrze. Dużo mi oddziału już nie zostało, ale zawsze coś. The enemy general is dead. General! No to stalał go walczyłeś od frontu. O proszę. No dobra. Dobra informacja jest taka, że już jej nie ma.
dobrej informacji. Wracam na prawej? Lipa. Nie, no dobrze jest, co wy ze mną gadasz? Plemiennych tu jest jeszcze sporo. Ale nie jest źle ogólnie, z tego co widzę. Dobra. To sobie walcz. Nie, ty mi nie ostrzeliwuj w żadnym wypadku. Tak, powiedzcie, że oni już nie mają amunicji. Uważaj, lecą tutaj. Te mają amunicję. Tu masz wolne jednostki. Dzięki. Ło, ja bym się zagapił. Już zapisz, że nie zapali szarże na moich pięknych procarzy. Nie? O kurczę, bo tu więcej jest tych jednostek. Oj. Tak sobie poszedłem sobie spokojnie, tak na pewniaczka. A tu jeszcze coś tam jest. Tak, u na tych. Oj, cały oddział kawalerii straciłem, no proszę. Jak nieładnie. Wydzieliby się. Mówisz. Uj. The battle is turning in our favor. Byłem kwadrat tworzyć? Chyba tak, coś mi nie wychodzi trochę. Czy jakiego speeda dostali kodnieść? Co to jest? Lag. Ja nigdy nie mam lagu. Nigdy nie mów nigdy. Kurczę, miała być taka piękna szarża. Ładnie, panowie. Porówniutko. No. Ale ciekawa bitwa była do końca, nie? Prawie. Moje rydwany zrobiły to, co miały zrobić.